go, go. I startujemy pierwszy mecz. Z tego co widzę, tutaj są jakieś małe pytania. Finał jest best of five, dokładnie tak, z czego zwycięzca, znaczy zwycięzca, ten kto awansował z drabinki wygranych, ma już jeden punkt, czyli Nercio w tym wypadku ma już 1-0 w wielkim finale, no i tam trzeba będzie wygrać 3 mapy. My tymczasem już powoli będziemy przenosić się do samej rozgrywki i rozpoczynać mecz Mana kontra Palu. Górny prawy róg, niebieski Protos, Grzegorz Komin, czyli Liquid Mana, niebieski Protos. Dolny lewy, czerwony Protos, Maciej Palmatuszewski, zawodnik teamu MaxFlo, oto on. No i nie ukrywajmy, faworytem tutaj w tym spotkaniu jest akurat Mana, natomiast tutaj wiele też się może wydarzyć, bo PvP, czyli Protos kontra Protos, jest takim matchupem czasami dość przypadkowym, czasami szczęście gra tutaj naprawdę dużą rolę. Niemniej jednak, no trzymajmy się jednak tej wersji, że to umiejętności świadczą o tym, kto zwycięży, chociaż faktycznie czasem graczy dołuje ten matchup i no nie oszukujmy się, czasem można wygrać po prostu samym fartem, ale to nie jest tak, że po prostu wystarczy wziąć rasę Protos, zagrać na manę i jest wtedy szansa, że wygramy. Tutaj oczywiście też musi za tym wszystkim stać solidne zaplecze, no byle jaki gracz nie jest w stanie wygrać z Maną, nawet jeżeli jakby miał dużego farta. Tutaj taki minimum high master to musiałby być i tak by było bardzo trudno, co najmniej. W każdym razie małe też info na temat czerwonego Protosa po prawej stronie, jak widzicie, Pal. No i tu są też potwierdzenia jego słów, czyli PvP to jego najlepszy matchup, 54% wygranych przeciwko tej rasie. Do tej pory spotkał się z Maną dwukrotnie, przegrał obydwa te spotkania, także to też nam sygnalizuje, że faworytem jest w tym przypadku Grzegorz Komincz. Dwa asygnatory teraz zostawiane z jego strony. No to są typowe otwarcia, jeżeli chodzi o PvP, czyli najpierw Gateway, potem dwa asygnatory, potem jeszcze jeden pylon i też w zależności od tego, co gracze preferują, to albo po asymilatorach, niektórzy nawet po gateway'u, ale zwyczaj po asymilatorach wysyłają zwiadowce. No i też ten cybernetic score nam się oczywiście na 18 supply'u tworzy. Co ciekawe, Mana dość szybko tutaj zbiera gaz z obydwu asymilatorów trzema próbkami, o wiele szybciej niż Pal. I tutaj powoli nam zarysowuje się ta lekka przewaga, jeżeli chodzi o ten surowiec. Tutaj około 20 ona wynosi w tym momencie, ale za chwilę będzie się powiększać, bo Pal zbiera tylko dwiema próbkami w tym momencie i dopiero teraz dosyła trzecią do jednego z nich. Drugi gateway, więc zobaczymy tutaj otwarcie, jeżeli chodzi o Pala w postaci, no powiedzmy, tych trzech stalkerów, chociaż to też czasami różnie bywa, ale raczej to będą trzy stalkery, ale ze strony Many zobaczymy technologię, tylko jaka to technologia będzie, czy to będzie Stargate, czy też może jakaś ekspansja, bo na ekspansję też tutaj jest oczywiście szansa, zwłaszcza, że widzimy sentry, czy też może sentry, potem przejście jakiegoś blinka, tutaj naprawdę jeszcze wiele, wiele, wiele opcji jest przed Maną, chociaż póki co może trochę bym się właśnie skłaniał w kierunku zagrywania ekspansji, jeżeli chodzi o Manę. Chociaż z tą gazu, no bo kiedyś było też takie otwarcie, że właśnie robimy szybko sentry, a potem Twilight Council i Blink Stalkery, także wszystko zależy jeszcze tutaj trochę od Many, jak on to tutaj rozegra. Póki co probka dojeżdża do naturala, a jednak to moje pierwsze przypuszczenie okazało się słuszne, czyli będzie ekspandzik ze strony Many, dalej robi Stalkera. A jeżeli chodzi o Pala, jest Stargate, no więc on tutaj może być tym zawodnikiem akurat agresywnym. Jeżeli dołoży tutaj jeszcze jeden gateway, to za chwilę może wychodzić na mapę i atakować Manę. No tak, i w takiej sytuacji, jeżeli Pal zrobi Oracle i będzie atakować trzema gatewayami, to Mana naprawdę będzie miał bardzo ciężką przeprawę, jeżeli chodzi o obronę takiego potencjalnego ataku, ale zobaczymy jeszcze na to zdecyduje się Pal. Tymczasem Mana schowa probkę po lewej stronie mapy, ona tutaj w późniejszej fazie nam może sporo zrobić. No i dzieje się to, o czym wspomniałem przed chwilą, jest trzeci gateway, Pal za chwilę może być bardzo agresywny, no i to jest, no ja mogę śmiało powiedzieć, że to nie jest łatwe do obrony przy tym, co zagrał Mana, bo on tutaj zrobił sentry sobie z Oracle nie radzą, podobnie zresztą jak probki. Stalker jeden też przegrywa z Oracle, także no Pal naprawdę ma tutaj chyba niemalże idealną sytuację i to jest ten właśnie troszkę aspekt szczęścia, o którym wspominałem. Pal ma naprawdę sporo szans, żeby wygrać tę mapę już za chwileczkę. O, fajnie się Mana zachowuje, bo teraz takim troszkę
cwanym jakby zagraniem robi halucynowaną Oracle po to, żeby przestraszyć Pala, że tutaj właśnie tego typu zagranie ma miejsce, a tymczasem zobaczmy. Pal zauważył to halucynowaną Oracle i zobaczymy, jaka będzie też jego reakcja. Wraca się Stalkerem, Mana też trochę zmienił trajektorię lotu swojej Oracle, zauważy tutaj to wszystko. Teraz Mana zauważa Oracle swojego przeciwnika, a i w tym momencie Pal powinien wiedzieć, że to jest halucynacja, bo halucynacje dostają dwukrotnie więcej obrażeń. Mimo wszystko wraca się tutaj. Czy on naprawdę zamierza użyć fotonowarcza? Nie, nie zamierza i to jest jak najbardziej słuszna decyzja. Tymczasem ja myślę, że przez to, że Mana zrobił tą halucynację, to na tyle przeraziło Pala, że ten wycofał swoje jednostki i to może kupić Manie tyle dokładnie czasu, ile potrzebuje. Ta Oracle oczywiście nic nie zrobi. Tym razem jest to prawdziwa Oracle, teraz wyprodukowana przez Manę. Tymczasem jeszcze sprawdźmy, czy... O, Pal nie widział Stargate'a. To jest naprawdę ogromne. To jest naprawdę duże. Jeszcze jest bardzo mądrze przytomnie zagrany Fenix przez Manę, bo Fenix zawsze taką Oracle jest w stanie dogonić, no i bardzo szybko zniszczyć. Oj, dokładnie. Oracle Pala nic nie zrobiła. Wow! No świetnie się to obróciło na korzyść Many. Co ciekawe, też zrobił Robotics Facility, więc pozmieniam nam tutaj troszeczkę te swoje zagranie. Okej, skupmy się teraz na Oracle Many. Czy ona tutaj coś zdoła zrobić? To wszystko wskazuje na to, że nie. Przynajmniej zobaczy trochę obrażeń. No i nie dał się tutaj złapać ani Pala, ani Mana na taką Oracle. Póki co tylko jedna probka zabita, ale to była ta we wczesnej fazie gry, ten zwiadowca Pala. Po lewej stronie mapy tutaj jakiś tam też, no, w zasadzie na godzinie 11 jest budowany pylon Pala, ale no myślę, że tutaj tak jest, no Mana zdobywa przewagę. Mana po prostu i zwyczajnie zdobywa przewagę. Bardzo mi się podobało to zagranie z tą halucynacją Sentry, żeby no, halucynować Oracle. To naprawdę mocno tutaj zaskoczyło Pala i sprawiło, że poczuł się niebezpiecznie. Także zamiast Feniksa Oracle można tutaj swoim przeciwnikowi dość mocno namieszać. To już wystarczyło, żeby sobie kupić wystarczająco dużo czasu, żeby się obronić. Okej. Mana, żeby powiększyć swoją przewagę, teraz robi coraz więcej robotników i jeszcze przyspiesza ich produkcję chronoboostem. 40 probek kontra 29, to już jest dla niego naprawdę no, duża przewaga. Forże są kończone i myślę, że tutaj no naprawdę świetną sytuację ma w tym momencie Mana, bo no, ktoś by powiedział, nie no, w zasadzie 10 probek to jest bardzo duża różnica, ktoś by powiedział, że no w zasadzie obydwa gracze mają ekspansję, no ale taka różnica w robotnikach w sytuacji, gdzie mamy PvP, to jest naprawdę duża przewaga. Teraz halucynowany Sphenix sprawdza, co to jest zagrywane. No i Mana ma potwierdzenie, że to jest typowe, standardowe zagranie, czyli Robotics Facility oraz Immortale tutaj zagrywane. W tym momencie Pal dopiero dostawia asymilatory. Mana ze swoich asymilatów już tutaj od dłuższej chwilki wybiera. No i już ja myślę, że tutaj Mana mógłby się pokusić o jakiś atak z dwóch, nawet baz. Taki całkiem zmasowany, ale prawdopodobnie zobaczymy stosunkowo bezpieczną rozgrywkę z jego strony, bo Mana też może być nie tak w 100% świadom swojej przewagi, ale jeżeli jeszcze kilka Feniksów halucynowanych wyśle, to powinien być świadom tego, że no jego przewaga jest faktycznie tutaj dość mocno odczuwalna, że Pal powinien być stroną pasywną w tym meczu i tutaj niewiele złego dla Many powinno się wydarzyć. Tutaj jeszcze spoglądam, co robi Mana. Mana krąży swoją Oracle, żeby sprawdzać, czy może coś mu tutaj nie wlatuje. Tymczasem halucynacja Many wlatuje i sprawdza, co się tutaj dzieje. Zauważył Twilight Cancel. Ciekawi mnie, czy tutaj Mana zauważył tą strukturę. O, nie zauważył Robotics Bay. Chociaż no Mana i tak robi kolocusy, więc mimo, że nie zauważył tej budowli, to i tak nic złego się dla niego specjalnie nie powinno wydarzyć. Szarża, zasięg do lancy, prawdopodobnie zaraz zobaczymy, jeżeli chodzi o Manę. Wszystko wygląda bardzo, bardzo typowo, jeżeli chodzi o PvP. Kolejny halucynowany Fenix ze strony Many wlatuje tutaj. Pal trochę mniej ich wysyła z tego, co widzę, ale on ma tutaj obserwatora, który mu trochę mówi o tym, co posiada Mana. No i z tego, co widzę. W ogóle całkiem ciekawa sprawa jest taka, że obydwaj zawodnicy mają takiego jednego Feniksa, który ma za zadanie niszczyć halucynację Feniksu swojego przeciwnika, żeby no, powstrzymać jego zwiad po prostu i zwyczajnie. Więc też całkiem takie ciekawe, też nie tak często widywane przeze mnie zagranie, które po prostu ma za zadanie ograniczyć informacje naszemu przeciwnikowi, co jest jak najbardziej słusznym posunięciem. Mana też próbował swoją Oracle tutaj zaatakować. Ile ona w ogóle jednostek kupiła? 3 do tej pory, 4. Aha, to ta Oracle zniszczyła 3 promki, więc no zawsze coś. Jeszcze rzucił tam Revelation. Zawsze można też rzucić właśnie Revelation taką Oracle i po prostu śledzić dalej przeciwnika. Widzę, że... okej, Fenix złapie tą Oracle. Pal tutaj dobrze wykontrolował. No i dokładnie jest ta Revelation przynajmniej rzucona. Zelotomany zorientuje się, gdzie jest probka. O, Pal ładnie reaguje, tak momentalnie zareagował. Jak tutaj to wszystko zauważył. O, i właśnie, jednak Mana będzie atakować z dwóch baz, albo gra po prostu niesamowicie bezpiecznie, co trochę jest dziwne, bo skoro ma przewagę, to nie musi tak robić. Dopiero teraz ta trzecia baza jest tworzona. Według mnie mógł ją zrobić stosunkowo wcześniej i
ze względu na to, że Pal zajął swoją trzecią bazę trochę szybciej, to może będzie tutaj w stanie jakoś tą przewagę Many w jakiś sposób tutaj może skurczyć i wysaturować tutaj trzecią bazę. No faktycznie, 52 probki Many kontra 57 Pala. No powoli zaczyna nam się to odwracać. Ja myślę, że nawet Mala powinien za momencik zaatakować. Sprawdźmy jeszcze, czy Pal posiada... Tak jest, Pal posiada zasięg dla Kolosusów. Jeżeli chodzi o armię, to, no, to tutaj akurat Mala posiada ją silniejszą siłą rzeczy. Wcześniej posiada więcej gateway'ów i tak dalej, ale dystans, który dzieli bazę obydwu zawodników, może tutaj być na tyle duży, że zanim Mana zaatakuje swojego przeciwnika, to Pal będzie już tutaj gotowy z taką armią, żeby to wszystko odeprzeć. Do tego oczywiście dochodzi Photon Overcharge, który zawsze Mothership Core może rzucić, no ale pamiętajmy o tym, że Mana ma jeszcze Archony, a Pal nawet nie ma jeszcze Templar Archives, więc no przydałaby mu się na pewno ta budowla oraz asymilatory w trzeciej bazie. Mana momentalnie zajmuje, co jest no właśnie nieco lepsze. Te asymilatory trzeba momentalnie eksploatować, dlatego że Archony są znacznie tutaj lepsze, jeżeli chodzi o absorbowanie obrażeń, niż zeloty. Okej, okay, Pal schodzi, no trochę to jest też niebezpieczne. Jeżeli Mana go tutaj złapie, to może bardzo łatwo to wygrać. Jest też szansa na jakiegoś Time Warpa, nie? Wycofanie. Jeszcze chwilę Mana poczeka, jeszcze chwilkę da swoim jednostkom, żeby się tutaj przywołały. Jakiegoś Archona jeszcze tworzy. Trzy Kolosusy kontra trzy Kolosusy już za momencik. Przewaga ulepszeń. No nie, żaden z zawodników nie ma przewagi ulepszeń, ale Mana jeszcze przez chwilę ma szarże, a Pal dopiero ją kończy. 10 limitu przewagi, bardzo blisko to wygląda. Jeżeli chodzi o Warp Gate'y, to też taka sama liczba, po 7 mają obydwaj zawodnicy z tego co widzę. No i Mana teraz trochę bardziej od lewej strony. O, tutaj świetna pozycja dla Many, idealnie tutaj wchodzi. Jeszcze jakiś Time Warp wrzucony na tą rampę byłby świetny. Feedbacka rzucił Pal, ale nie zdążył tak naprawdę zablokować tego wszystkiego. Idealnie złapany ten jeden kolos. Teraz z prawej strony można by przyzwać jednostki. Dokładnie to robi Mana. To jest chyba już tam, no miastka. Wszystko zanosi się na to, że Mana bezproblemowo tutaj zwycięży. Był tutaj agresorem, no wszystko też od początku na to wskazywało i mamy GG. Bardzo sprytnie się zachował. Bardzo sprytnie się zachował Mana w tej sytuacji. Po prostu podszedł tam, gdzie mógł i strasznie tutaj, no zepchnął Pala w tak niekorzystne miejsce, że Pal no, w zasadzie już nic nie mógł zrobić. Albo mógł stracić natural, albo przegrać grę, co w sumie też by się właśnie równało stracenie tego naturala z przegraniem rozgrywki, także całkiem fajnie tutaj pozycyjnie wygrał tą potyczkę Mana. Okej, okay, druga mapa będzie to Deadwing, z tego co widzę. Deadwing chyba nam się w każdym meczu przewija na tym turnieju. I już go zakładamy. Jest Pal i jeszcze Mana. I za chwilę rozpoczynamy. Szybka całkiem ta pierwsza gra, trochę się na początku tak obawiałem, co tam z tym Maną może być, jak Oracle swoją poleci Pal, ale najwidoczniej Pal nie zrobił tego ataku od frontu i nie zadał wystarczających obrażeń Manie. No a jeżeli ktoś zrobi taką szybką ekspansję, jak Mana zrobił i właśnie nie zostanie zaatakowany, to siłą rzeczy Mana musiał mieć przewagę w ekonomii, która była na tyle duża, że przez resztę gry Mana kontrolował rozgrywkę dość swobodnie. No i skoro Pal nie próbował w żaden sposób, na przykład robiąc Dark Templary albo Warpizma, niszczyć ekonomii, to po prostu to musiało się skończyć tak, jak się skończyło. No chyba, że Mana by popełnił jakiś większy błąd, no ale to oczywiście nie miało miejsca. Były ulepszenia, była szarża, były archony podczas tego ataku, było wszystko, co być musiało. I ładujemy się już do trzeciej gry, obydwaj gracze już gotowi, skupieni, także można rozpoczynać mapę numer 2. Dolny lewy róg, czerwony Protos, Maciej Pal Matuszewski, zawodnik teamu MaxFlow. Górny lewy róg, Grzegorz Manakomicz, zawodnik teamu Liquid. Niebieski Protos. Tym razem mamy wariant nieco inny, no bo oczywiście mapa jest znacznie większa i tutaj zawodnicy też nie do końca wiedzą, gdzie się od samego początku rozgrywki znajdują. Jeżeli chodzi o pozycje, na jakich się pojawili, czyli pozycje pionowe, to tutaj takie
takie właśnie ustawienie względem siebie może nam tutaj dość mocno sugerować jakieś zagranie Fenixu, zwłaszcza, że no i mapa większa, tym chcemy mieć szybsze, mobilniejsze jednostki, czyli jakieś Blinkstalkery, jakieś Fenixy tutaj mogłyby być zagrywane. Oczywiście takimi Blinkstalkerami tutaj całkiem fajnie można się teleportować z tego miejsca, tutaj, ewentualnie atakować też jakoś natural, także tutaj opcji jest dość sporo. Stargate też jest fajnym wyjściem, no bo tak jak mówię, jednostki powietrzne Protossa są bardzo szybkie, także na dużej mapie ta ich mobilność jest całkiem często wykorzystywana. Co ciekawe, Pal szybko wysłał swojego zwiadowcę, tak naprawdę bardzo szybko, bo po gateway'u tak zazwyczaj Protossi nie robią, jeżeli chodzi o manę. Po asymilatorze tak jest, po asymilatorze, czyli też wariant taki, w którym powinniśmy zobaczyć, co robi nasz przeciw. O! Pal chyba coś tutaj przygotował konkretnego. A, zrobił tylko jednego pylona w tym miejscu i tutaj te dwa asymilatory. No, będzie ciekawie, będzie ciekawie. Zobaczymy też, czy mana tutaj będzie sprawdzał może to miejsce. Nie, nie będzie sprawdzał. Także tutaj szykuje nam się proxy Stargate, jeżeli chodzi o Pala. Trochę mnie dziwi, bo z tego co pamiętam, ten Build Order leciał troszeczkę inaczej. Leciał tak, że robiliśmy Cybernetic Score'a dopiero potem drugiego pylona i trochę przycinamy probie, albo po prostu Pal to jakoś ma inaczej wyćwiczone. Co ciekawe, rzucił Chronobusta na Gateway i nic się w nim teraz nie robi, więc nie wiem, czy się Pal tutaj trochę nie pogubił, albo on specjalnie chce tego Chronobusta zużyć, żeby tutaj mana myślał, że zagrywane jest co innego. No ale co innego może być zagrywane w sytuacji, gdy mamy dwa asymilatory i tylko jeden pylon. No tylko ten Stargate tutaj może być zagrywany. Także no nie sądzę, żeby na dobrą sprawę Pal mógł tutaj cokolwiek ukryć. Jest już robiony pierwszy Stargate ze strony Pala. No nie spodziewamy się tutaj dwóch Stargate'ów. Oczywiście. Mothership Core robiony, Stalker robiony, prawidłowa odpowiedź, jeżeli chodzi o manę. No i też ten Mothership Core jest chronobustowany, dlatego będzie mieć więcej energii. To jest całkiem ciekawy pomysł, żeby może tym Mothership Core'em gdzieś lecieć daleko, ale oczywiście mana nie przesadzi, po prostu sprawdzi okolice swojej bazy. No tutaj nie powinien mana zalecieć, także jeden, drugi Stalker, tutaj nawet chronobust powinien chyba na to wszystko polecieć. Stargate będzie robione. Tak jest. Tak naprawdę dobrą odpowiedzią na Stargate przeciwnika jest nasz własny Stargate, jeżeli Stargate przeciwnika jest ukryty gdzieś tam na mapie. No bo wtedy co? Prosta sprawa. Nawet jeżeli Pal by robił Void Ray'e, to Feniksy wcale nie są taką złą odpowiedzią na nie. Jeżeli robi Oracle, to tym bardziej. O, mana tutaj sobie zobaczył, że jest zagrywany właśnie Stargate w tym miejscu. Zobaczył przede wszystkim, jaka jest jednostka, bo to widać po animacji, jaka się pojawia w Stargate. Także, także mana wie, że to jest Oracle i myślę, że za chwilę tutaj możemy zobaczyć jakąś końcówkę już tej rozgrywki. Co ciekawe, mana robi Robotics Facility, więc może się spodziewa, że Pal tutaj zrobi jakieś Dark Templary po tym wszystkim. Natomiast no to nie będzie miało miejsca. Zobaczmy teraz, coś działa ta Oracle. Ona już tutaj nam nadlatuje. Będzie kontrolowała przez Pala na pewno najlepiej, jak on potrafi. Tylko czy to wystarczy? Czy to już nie ma przypadkiem energii? Tak jest. Jest ta Photon Overcharge. No idealnie to skontrowane. O, jeszcze padła. No nie, nie, nie. To wyszło zupełnie nie tak, jak chciał Pal, bo to jest łącznie 300 minerałów, 300 gazu, no i jeszcze 100 w pylonie, które no zostały tutaj kompletnie nieużyte. W dodatku zagranie, czyli build order Pala był taki, że on trochę przyciął ekonomię kosztem tego, żeby mieć tą strukturę trochę szybciej, także jego ekonomia też jest do tyłu względem many. To jest dwóch robotników, nie, niefajnie się układa to dla Pala. Fenix tutaj po raz kolejny sprawdza, co jest tutaj budowane. No jest Void Ray. Oj, mana też robi Oracle. Myślę, że jak najbardziej sobie na to może pozwolić i w międzyczasie skontrować ekonomię swojego przeciwnika. I to może być też taki ruch kończący. Błąd też tutaj Pala, że ma tylko czterech, znaczy, że ma aż czterech robotników, bo jeden z nich stoi niemalże bezczynnie w tym gazie. Okej, wylatuje Fenixem mana, żeby zobaczyć, czy gdzie się zbliża Pali, czy w ogóle się zbliża. No, zauważa teraz pana Stalkery, więc odpada opcja Dark Templarów. Nie musi tutaj robić specjalnie obserwatora mana, także no właśnie, pojawia się nam Immortal i zobaczymy za chwilę, jak to wszystko postara się odeprzeć mana. No nie będzie miał problemów w mojej szczerej opinii. Rzuci Force Fielda, pozbędzie się Void Ray'a, no albo po prostu kupi sobie dużo czasu, a w międzyczasie ta Oracle mu wygra grę. No tylko potrzebowałby jeszcze, żeby nią zaatakować troszkę. O, dokładnie, to teraz ma miejsce. Pal się tam stara obronić Overcharge'em. Dwie proby zniszczone. Oracle po raz kolejny tam sobie ładuje energię. Poczeka, patrzy, skończy Overcharge i w tym czasie będzie się bronić.
No zobaczmy, jest Immortal, jest Fenix, kilka Stalkerów kontra Voider i Stalkery Pala. O, fajnie, Modrze teraz Pal celuje w tego Immortala w pierwszej kolejności. Nie ma tutaj energii na Photon Overcharge. Voider padł, ale Immortal również. Zniszczony został Fenix. No, 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 jest szansa tutaj, może jakaś niewielka, ale jest. O, Forfeit, nie, idealnie złapał to teraz mana, idealnie. Nie, tak jak tutaj by tego chciał i też ta Sentry miała tyle energii, ile mieć powinna. No i to chyba jest już początek końca, za chwilę zobaczymy jak Oracle Many wlatuje po raz kolejny w linię minerałów Pala i tutaj zobaczymy, o właśnie ten Overcharge idealnie teraz skończył, wlatuje Oracle, no i to już powinno być GG, bo te proby, cała ekonomia Pala się nam tutaj rozpada, wszystko jest otwarte oczywiście, GG, Mana wygrywa 2-0. Także no po raz kolejny będziemy mieli finał Nercio kontra Mana. No, całkiem fajnie trzeba przyznać. No, Nercio będzie zaczynał od stanu 1-0, bo to Mana wychodzi z drabinki przegranych. Także Nercio musi wygrać dwie mapy, Mana musi wygrać trzy, żeby no, wygrać 3000 zł, bo mamy już tutaj potwierdzenie. Pal zajmuje trzecie miejsce na Poznań Game Arena. Wygrywa 1000 zł oraz myszkę G402 no i podkładkę G240 i jakieś jeszcze gadżety, także na pewno fajnie, że tutaj zajął trzecie miejsce, zwrócił się za podróż, chociaż akurat takie rzeczy myślę, że zwraca mu organizacja, w której się znajduje, chodzi tutaj o Max Flow Play i no też na pewno ma się czym pochwalić, jak wróci do domu, trzecie miejsce 1000 zł, czemu by nie? Zaraz będziemy tutaj powoli przechodzić do wielkiego finału. Będzie też pewnie jakiś krótki wywiad ze zwycięzcą i będziemy iść dalej. W międzyczasie widzieliście typka w kadrze, który sobie przechodzi tutaj dość swobodnie. Typek się zmieszał, że przeszedł, no ale dobra. No i tyle. Gry dość szybkie, gry troszkę bym powiedział może niejednostronne, ale tak ta pierwsza myślałem, że pójdzie znacznie mocniej po myśli Pala ze względu na to, że zagrał Oracle i 3 gatey kontra szybka ekspansja. No ale cóż, skończyło się jak się skończyło 2-0.